Panie doktorze, ja nie mogę brać tych leków. Przestałam kochać męża. Właściwie nie wychodził z łóżka. Załatwiał tylko najważniejsze y, potrzeby toaletowe, ale już się nie mył, y, nie golił się. Nigdy nie myślałam, że będę musiała przyjść do takiego doktora jak pan. Dzisiejsze spotkanie to kolejna trzecia już odsłona kampanii Powrót z Depresji. Linki do pozostałych wywiadów tego cyklu znajdziecie w opisie podcastu. A ponieważ tak się składa, że najczęściej lajkowanym komentarzem pod ostatnim wywiadem był ten domagający się kolejnej części, no to zgodnie z Waszą wolą jesteśmy gotowi do kolejnej rozmowy. I podobnie jak w przypadku pozostałych rozmów, moim gościem jest człowiek, który leczeniem depresji zajmuje się solidny kawał swojego życia. Panie doktorze, nie przesadziłem, z tym solidny? Ile to już lat? No, myślę, że możemy swobodnie liczyć od 2000 roku. 23 lata. 23 lata. Solidny kawał czasu. Panie doktorze, podobno jest tak, że psychiatrzy zaczynają diagnozować pacjentów już w momencie, w którym ci wchodzą do, do gabinetu. Czy to jest fakt, czy jakaś miejska legenda? To jest prawda, to jest prawda i jest to zgodne ze sztuką lekarską, z tym, czego uczyłem się na początku lat 2000, że kiedy pacjent wchodzi, to oceniamy go całościowo zwracamy uwagę na to jest jak jest ubrany, jak się porusza, czy jest w niepokoju, czy bywa drażliwy, czy sam spontanicznie zaczyna rozmowę, to czy kobieta ma makijaż czy nie, jak jest ubrany, to ma bardzo duże znaczenie, bo dzięki temu oceniamy różne sfery funkcjonowania psychicznego człowieka, w tym przypadku naszego pacjenta, czyli ten wygląd jego zachowanie może nam pomóc w ocenie tego, czy on jest syntymiczny, czy nie. Syntym co to znaczy? Syntymiczny oznacza, że y, jego zachowanie, to co mówi, jego mi mimika współgra z tym, y, co mówi. I pacjent, na przykład depresyjny, jest takim pacjentem y, syntymicznym. To znaczy, przychodzi zwykle ubrany na ciemno, zwykle nie jest spontaniczny. Czasami może być drażliwy, zwykle nie jest od razu. Od fryzjera i te treści, które mm. mówi, są zgodne z tym, że y, nic w życiu mu się nie udaje i że jest smutny. Więc y, faktycznie tak jest. Co nie oznacza oczywiście, że będąc na, na spotkaniu towarzyskim, na kolacji ze znajomymi czy na koncercie, rozglądam się nie, i nie oceniam ludzi to... wokół. Nie, mm. wtedy nie jestem w pracy, nie pracuję. Mm. A powiedział pan o tym, że, że, że ten pacjent z depresją y, często się jakoś właśnie. Y, Wyróżnie można to wychwycić. A czy bywają takie przypadki, gdzie no, człowiek przychodzi, jest uśmiechnięty, rzuca dowcipami? Nic nie widać. W aspekcie depresji, tak. oczywiście? Tak, tak. tak, tak. Taka sytuacja też ma miejsce. To, to jest tak, że pacjenci z depresją są tacy, którzy, po których widać, że są depresyjni. Często nawet w opisie stanu psychicznego możemy spotkać się z takim stwierdzeniem, depresyjny werbalnie i w postawie. To mhm. jest takim skrótem medycznym, myślowym, ale czasami zdarza się również tak we współczesnej depresji. Często pojawia się też takie w medium, te, takie pojęcie współczesnej depresji to jest pacjent który nie może sobie pozwolić na funkcjonowanie tak w pracy czy w opiece nad rodziną, dziećmi i tak naprawdę on ma objawy depresji, ale potrafi się zmobilizować jeszcze przez jakieś 2-3 godziny dziennie, żeby wyglądać i funkcjonować inaczej. Ponieważ jest profesjonalistą, nie może sobie pozwolić, żeby nie przyjść ubrany tak jak nakazuje dress code w jego firmie, na przykład, hmm. prawda? Czyli... Zresztą warto też pamiętać, że, że klasyfikacje wyraźnie zaznaczają, że żeby mówić o depresji, to nastrój obniżony powinien występować przez większość godzin w ciągu dnia i przez większość dni w ciągu tygodnia, a nie od rana do wieczora i permanentnie w każdy dzień tygodnia. Czyli człowiek może być ogolony, pachnący, ale bez chęci do życia. Absolutnie tak. Panie doktorze, tak sobie myślę, że, że, że w Polsce niestety jest tak, że no, do tego lekarza od głowy to idziemy w ostateczności. Więc myślę sobie o tym, czy, czy przypadkiem nie jest tak, że jak przychodzi do pana człowiek z depresją, to to jest już takie ciężkie stadium? To bywa bardzo różnie. To bywa różnie i to zależy od. No, muszę to powiedzieć, zależy od wieku pacjenta, bo obserwuję ja, swoje koleżanki i koledzy, często nawet o tym rozmawiamy, czy mają takie same obserwacje, prawda? Wymieniamy się doświadczeniem, i faktycznie tak jest, że osoby raczej starsze. Yy, Traktują tego psychiatrę jako tą ostateczność. Mhm. Że najpierw lekarz rodzinny, potem jakiś specjaliści, jak już wszyscy mówią wyraźnie, no, to jest sprawa do lekarza psychiatry, albo czasami mówią do psychologa, żeby tak bardzo nie, nie wystraszyć na miękko, <grym> tak, na miękko, żeby nie wystraszyć pacjenta, to, to, to faktycznie tak jest i ta obawa jest duża. No, ona jest związana taką stygmatyzacją pokolenia i, i ówczesnej psychiatrii, kiedy kiedy, kiedy byli osobami młodymi. Hmm. Powiedział Panu kiedyś jakiś starszy pacjent, bałem się do Pana przyjść? Yy, właśnie chciałem opowiedzieć taką anegdotkę o pacjentce. Yy, lekko 60 plus. Yy, przyszła, usiadła bardzo taka przestraszona i na początku tak się przychyliła i powiedziała: Nigdy nie myślałam, że będę musiała przyjść do takiego doktora jak Pan. Hmm. Czyli ja od razu jakby. Wiedziałem, jak pracować z tą pacjentką, ale nawet bała się powiedzieć słowa psychiatra. Mm. <grywa> Prawda? Tak jakby Dla przyszła do mnie to... w tajemnicy przed wszystkimi, mm. i faktycznie przyszła w tajemnicy przed wszystkimi i zachęcił ją do tego lekarz rodzinny, którego długo znała. Miała objawy depresji u osoby w podeszłym wieku, miała współchorobowość somatyczną i faktycznie było tak, że właściwie tylko psychiatra mógł jej pomóc akurat w tym schorzeniu, z którym, w którym przyszła przychodzi do tej pory, leki przyjmuje, bo jest to takie schorzenie, które jest schorzeniem przewlekłym i jest zadowolona, ale ciągle robi to w tajemnicy no. przed najbliższymi. Ale I, przychodzi. To ale przychodzi, ważniejsze. tak, ale przychodzi. Z tego, co Pan mówi, to ja wnioskuję, że, że chyba jest optymistyczna wiadomość tak, zmiana pokolenia. Tak, tak. Jest, natomiast absolutnie osoby młodsze... W ogóle nie mają z tym problemu. Ja nawet czasami... Często kończę pierwsze badanie mówiąc, że mam optymistyczną wiadomość: nie są potrzebne żadne leki. Na razie nie ma żadnej diagnozy psychiatrycznej, prawda? Te wizyty bywają różne i ja wolę tą wersję drugą niż tą pierwszą, bo nie uciekają nam poważne zaburzenia, bo znacząco łatwiej w każdej w cząstce medycyny leczyć coś taką jednostkę chorobową, która ma łagodne nasilenie, niż już znaczne i na przykład powikłania, mhm. prawda? Więc też pamiętam takiego studenta trzeciego roku prawa, który przyszedł i powiedział, że na pierwszym roku miałem stypendium, na drugim roku stypendium, a teraz mam ledwie trójki, ale nic się ze mną nie dzieje, poza tym, że mi już tak na tym nie zależy. Poczytałem w internecie, niech mi pan powie, czy jest to coś złego, i czy coś na to jest. Prawda? I to jest taka bardzo fajna, kreatywna postawa, która wskazuje, że psychika jest ważnym elementem ciała i funkcjonowania, i mm. że można coś z tym zrobić. To, to ja myślę, że to jest też jeden z elementów e, wzrostu rozpowszechnienia, szczególnie zaburzeń depresyjnych, bo wzrost te, tej grupy zaburzeń y, y, obserwujemy no w Polsce i w Europie, to jest właśnie wzrost świadomości i brak stygmatyzacji, mm. to się przekłada to jest, na rozpowszechnienie. To jest wielka fantastyczna zmiana, ale proszę powiedzieć szczerze i uczciwie, Pan się cieszy, że, że tacy pacjenci przychodzą jak ten student, czy pan się na nich wkurza, że niepotrzebnie y, zabierają czas? Cieszę się, dlatego że to jest dobre dla ich zdrowia i zdrowia, szczególnie ich najbliższych w niedalekiej przyszłości. Dlatego, że y, zwykle jak przychodzi młoda osoba, to przychodzi albo y, z początkiem poważnego zaburzenia psychicznego, jakim jest na przykład schizofrenia lub Choroba afektywna dwubiegunowa, lub przychodzi z takimi zaburzeniami, które są na pograniczu fizjologii zaburzenia osobowości niewielkiego lub mankamentu nawet osobowości, a zaburzenia lękowego. I przy tej okazji zwykle otrzymują informacje, co jest ważne w diagnozie takich zaburzeń, a bardzo ważna jest diagnoza struktury osobowości. Bo osobowość jest konstruktem stałym, z czym yy, dany pacjent będzie funkcjonował, no tak to trzeba powiedzieć, aż do swojej śmierci. I ona będzie wpływała na jego decyzję, ale też będzie wpływała na ryzyko pojawienia się właśnie zaburzenia lękowego lub zaburzenia depresyjnego, a przez to, że uzyska wgląd w siebie, to powie: Słuchaj, ja byłem, jak byłem na studiach, to mi doktor zrobił to, to, to i to. Może tobie też trzeba to zrobić, to będziemy wiedzieli, co się dzieje. Mm -hmm. I, Czyli i jakiś element to jest ważne. profilaktyki. To, to, to jest absolutnie, absolutnie ważne. Mm -hmm. Wspomniał Pan o tych, o tych łagodniejszych przypadkach, no ale na pewno spotyka Pan też w gabinecie te, te najcięższe. Chcę zapytać o to, jak wygląda najcięższe stadium depresji. <laughs> Więc najcięższe stadium depresji to jest taki stan, gdzie pacjent właściwie jest bezwładny. Musimy pamiętać o tym, że osiowo objawy depresji to jest obniżony nastrój. On jest obniżony w ten sposób, że nic nie sprawia nam przyjemności, czyli mamy do czynienia z takim objawem, który jako profesjonaliści nazywamy anhedonią. Do tego dochodzi stałe uczucie zmęczenia. Poczucie winy i niska samoocena. Więc jeśli jestem zmęczony, jestem do niczego, to jestem obciążeniem dla najbliższej rodziny. No i oczywiście jestem nic nie wart. Więc jak patrzę w przeszłość, to cała przeszłość moja jest porażką. W sytuacji jestem beznadziejny, bo jestem taki jestem, czyli przyszłości przede mną nie ma. Czyli pojawiają się myśli rezygnacyjne, które następnie. Przekształcają się w myślenie takie, że lepiej, żeby mnie nie było. Nie nazywamy tego jeszcze myślami samobójczymi, ale pojawia się coś takiego jak życzenie śmierci, czyli przyzwolenie na to, żeby umrzeć w sposób naturalny. Następuje brak obawy przed śmiercią, potem pojawiają się takie ruminacje, czyli pojedyncze myśli, które coraz częściej. Wracają o, o samobójstwie, ale o samobójstwie jako zjawisku. Nagle okazuje się, że y, przypomina nam się, kto popełnił samobójstwo, w internecie okazuje się, że same się strony pojawiają dotyczące samobójstwa, I hmm. potem pojawiają się już y, y, tendencje, czyli właściwie jesteśmy przekonani, że to jest najlepsze wyjście. I dla osoby z ciężkim epizodem depresyjnym, samobójstwo jest racjonalnym rozwiązaniem jego już nieprawidłowej, chorobowej myśli, że to rozwiąże problem, bo z perspektywy tak. I co się wówczas dzieje? Jak wygląda ten ciężki epizod depresyjny? Pamiętam taką historię, kiedy żona przyprowadziła męża do gabinetu, umówiła go i właściwie go przymusiła trochę, bo on mówił oczywiście, że nie. Kiedy zapytałem się męża, co się dzieje, czy mogę panu pomóc, z jakiego powodu pan. Tutaj jest, to powiedział, żeby, żeby żona powiedziała, bo on właściwie nie wie, po co tutaj jest. Mm -hmm. I wracając do tego pierwszego pytania, czy od razu diagnozujemy pacjenta? Ja wiedziałem, że ten pacjent ma depresję. Przyszedł nieogolony, przyszedł w starej, przespanej, jak to często się mówi, mm -hmm. pod koszulce, bo to było mu lato i było mu wyraźnie wszystko, wszystko obojętne. Ja i żona opowiedziała historię, że miał problemy w pracy, ma niewielkie problemy zdrowotne, ale one są naprawdę niewielkie, i w ciągu miesiąca właściwie zaczął pogarszać jego stan w tym sensie, że on zmienił swoje funkcjonowanie, a ostatnie dwa tygodnie właściwie nie wychodził z łóżka, yy, załatwiał tylko najważniejsze yy, potrzeby toaletowe. Ale już się nie mył, nie golił się. Przez ostatni tydzień właściwie nic nie jadł, tylko trochę pił. Właściwie cały czas był w łóżku. I żona znała go pod tym względem, że on trudno przechodzi trudne sytuacje w swoim życiu. I to nie było jakby taką wyjątkową nowością dla niej, więc wiedziała, że on troszkę czasu potrzebuje. Ale w momencie, kiedy. Y, powiedział, y, powiedział jej, że ma myśli samobójcze, bo wie, że to jest jakieś rozwiązanie, bo jego wujek popełnił samobójstwo, mm. to ona już wiedziała, że już nie może nie na nie czekać. Może czekać. Y, wdrożyliśmy leczenie. Na początku żona przyjmowała, żeby te leki przyjmował. On się na nie godził, ale no wiadomo, ciągle było mu wszystko obojętne, tak jak to wygląda y, w depresji. I potem po paru miesiącach jak już sam przychodził na wizyty, to powiedział, że żona wtedy mu uratowała życie, hmm. dlatego że gdy go się zapytała, czy czy popełni samobójstwo, to mówi, że okłamał ją i powiedział, że nie popełni, a on już miał plan. Jest już miał plan i miał to zrobić za dwa dni, bo już wiedział, że wtedy przez długi czas kogoś nie będzie w domu i zostanie sam. Więc to mniej więcej tak wygląda. I ta intuicja, pomoc rodziny, taki, żona jakby wyczuła ten punkt, ten punkt zagrożenia. I to zwykle jest tak. Te najcięższe epizody to są takie, że ktoś jest w takiej sytuacji, że jego intencjonalność nie ma dla niego znaczenia i już go nie uratuje. Mhm. No, to był naprawdę ostatni, ostatni dzwonek, ale chyba niestety jest tak w pana specjalizacji, że, że każdy lekarz ma pacjentów, których nie udało mu się uratować. Zdarza się tak. Chirurgowi i psychiatrze też się tak zdarza, że często słyszymy o, o tym od innych kolegów lekarzy, że dana i dana osoba y, niestety już y, y, nie żyje. Yy, I cóż, <noise> to, nie jest to łatwy zawód. Yy. Miał pan takie sytuacje, że było jakoś szczególnie ciężko? Jakieś myśli błądziły w głowie, i człowiek się zastanawiał, yy, yy. czy na pewno zrobił wszystko? Yy. Tak. Zawsze tak jest. To, to jest jakby elementem uczenia się zawodu i zdobywania praktyki. Zwykle na początku kariery, pamiętam, że to budziło bardzo duże we mnie takie przerażenie i obawę, w sensie czy nie popełniłem błędu. Z biegiem czasu jakby człowiek w praktyce dojrzewa, i wie, że w sytuacjach depresji, szczególnie kiedy mamy do czynienia z depresją u mężczyzny, kiedy jest to pierwszy epizod depresyjny i mężczyzna jest pod deprywacją jakiegoś dobra, czyli nie wiem, stracił pracę, zostawiła go żona, czy partnerka, czy poniósł jakąś klęskę finansową, to jest to pacjent zwiększonego ryzyka i tutaj już sobie nie pozwalamy na żadną drogę na skróty i robienie czegoś, co wydaje nam się, że może się uda. Nie, myśli że może nam się nie uda. I, no, w, ten i w ten sposób. I, i, i jakby y, myślę, że każdy lekarz w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy jest wewnętrznie przekonany, że na pewno zrobił wszystko, co mógł zrobić, prawda? No oczywiście y, świat nas zaskakuje, y, bo. Y, Inaczej od czasów, kiedy są lekarze, ludzie by nie umierali, ale, ale umierają, i myślę, że taka perspektywa, żeby w swoim sumieniu być dla siebie czystym, jest najważniejsza. Panie doktorze, może tak ciutkę bardziej optymistycznie teraz. Jak dzisiaj wyglądają szanse na to, żeby depresję wyleczyć? Więc. Jakieś 2 trzy dekady temu dokonał się znaczący przełom w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Wprowadzono nowe grupy leków, które w porównaniu ze starszymi lekami nazywanymi trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi miały paradoksalnie taką samą skuteczność, ale są absolutnie, i specjalnie używam tego słowa, bezpieczniejsze, ponieważ ich nadużycie nie wiąże się z żadnym ryzykiem suicydalnym, czyli samobójczym. To jest jedna ważna rzecz. A druga, są pozbawione praktycznie objawów niepożądanych i nie są lekami uzależniającymi. Więc to daje swobodę w leczeniu zaburzeń depresyjnych ambulatoryjnie, a nie tylko w szpitalu. Bezpieczeństwo dla pacjentów i brak uciążliwości dla pacjentów. Mm -hmm. To uzależnienie, Więc, o którym Pan mm -hmm. wspomniał, to jest chyba obawa wielu pacjentów. Często o to pytają? Tak, bardzo często. Tak często pytają, że my już z definicji mówiąc o leku, od razu mówimy mm -hmm. i rozwiewamy tę wątpliwość, że nie są to leki uzależniające. No, faktycznie istnieje takie przekonanie, że lek podawany przez psychiatrę może uzależnić. I faktycznie jest taka grupa leków, która, która może uzależnić i jedną z tych grup leków stosują psychiatrzy, ale wydaje mi się, że w innych dziedzinach medycyny są stosowane leki, które znacząco szybciej uzależniają, ale ok, wracamy do swojego podwórka i, i faktycznie to ryzyko istnieje. Pacjent ma prawo wiedzieć, im pacjent więcej mnie wie... Tym jest mniej obaw po jego stronie i tym lepiej współpracuje, y, przyjmując leki. Mhm. A same szanse, jak wyglądają. Yy, Na każdego lek yy. będzie działał? Yy, Chyba nie. Te, nie, no niestety tak nie jest, ale y, leki przeciwdepresyjne y, są skuteczne w przeciągu 3 miesięcy stosowania u 70-75% pacjentów, więc ta statystyka ogólnie jest dość dobra, bo ona mhm. jest lepsza niż w przypadku antybiotyków w ich własnym wskazaniu na przykład, o czym mało kto wie, ale jest taka, taki podtyp depresji, którą nazywamy depresją oporną na leczenie. Ta jej nazwa wynika właśnie z jej oporności na co najmniej dwie pierwsze kuracje różnymi lekami przeciwdepresyjnymi. I dlaczego jest to wyjątkowa grupa pacjentów? Dlatego, że trzecia, czwarta, piąta i kolejna terapia są równie mało skuteczne. Mhm. I wówczas no, stosujemy takie metody potencjalizacji leczenia przeciwdepresyjnego. Można stosować dwa różne leki przeciwdepresyjne, łączymy lek przeciwdepresyjny z lekiem stabilizującym nastrój lub lekiem z grupy leków neuroleptycznych, czyli o zupełnie innym mechanizmie działania. Możemy zastosować leczenie biologiczne, jakim są na przykład elektrostrząsy lub leki, które mają inny mechanizm działania niż klasyczne leki e, przeciwdepresyjne. Mhm. Ale z tego, co Pan mówi, wynika, że, że też można ją leczyć, co myślę jest ważną informacją, bo ta nazwa mogłaby wskazywać, że, że się nie, nie da jej nie, wyleczyć. Nie, nie. No, mamy takie strategie, które powodują, że ponad połowa tych pacjentów, którzy mają na początku zdiagnozowaną depresję lekooporną, czyli nie odpowiadają na pierwsze dwie kuracje, no... Bo ich stan ulega poprawie, więc to, to, to daje faktycznie nadzieję. A, a jaką grupę pacjentów dotyczy ten podtyp depresji? To jest absolutnie. W nisza, Polsce czy... dotyczy to około 25% populacji pacjentów z no depresją, dużo, umiarkowaną dużo osób, tak. lub znaczną. Tak, to jest dużo, bo jeżeli mówimy o około milionie osób, którzy cierpią na depresję, no to 25% z tego dużego tortu, no to jest już bardzo dużo. Więc, więc to jest kolejne wyzwanie. Już jakby depresja, która odpowiada na leczenie nie jest wyzwaniem ani diagnostycznym, ani terapeutycznym z perspektywy oceny technologii medycznych, prawda? Ale pacjent z depresją lekooporną tak, bo pamiętajmy, że to jest ten pacjent, o którym mówiliśmy, lub może trochę mniejszym nasileniu objawów. Dwie kuracje to jest co najmniej pół roku leczenia. No tak. To nie jest tydzień, prawda? Więc to cierpienie indywidualne pacjenta i jego rodziny, z którą mieszka, jest bardzo duże. Mhm. Wspomniał Pan jednym słowem y, o elektrowstrząsach. Tak. Y, to jest ciekawe. Stosuje się wciąż y, ta, takie metody leczenia? Na czym to polega? W jakich sytuacjach? Jak to przebiega? Tak, sto, stosuje się I wciąż. Są chętni? I jest to bardzo bezpieczna metoda leczenia. E, o, oczywiście, e, historia, stare filmy, szczególnie Lod nad kukułczym gniazdem. No tak. e, ktoś to nie oglądał, to polecam, ale zaznaczam, żeby, e, e, żeby pamiętać, że to jest film o systemie totalitarnym, a nie o psychiatrii, aczkolwiek dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. E, więc e, e, elektrostrząsy są, e, są ważną metodą leczenia. Przede wszystkim e, warto zaznaczyć, że są bezpieczną metodą leczenia i są zupełnie inaczej wykonywane niż były kiedyś. Wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Czyli nie boli. Absolutnie nie boli i nie pamiętamy tej sytuacji. Wcześniej wykonywana jest konsultacja neurologiczna, okulistyczna, internistyczna, psychiatryczna i anestezjologiczna. Więc pacjent jest przebadany i jego ryzyko pojawienia się objawów niepożądanych jest minimalne. I jest to Metoda leczenia ciężkiego epizodu depresji z wyboru kobiet w ciąży i osób w podeszłym wieku, które stosują bardzo dużo leków z powodu współchorobowości somatycznej, że włączenie leku przeciwdepresyjnego byłoby. Trudne, ponieważ dochodziłoby do wielu interakcji lekowych. Aha, czyli o to chodzi. I, i, I jest to bezpieczna metoda leczenia. I ona jest bardzo często wykonywana, nawet coraz częściej, żebym w, ostatnich, w ostatnich latach. I faktycznie w przebiegu lekoopornych depresji, w przebiegu Trudno leczących się epizodów depresyjnych, przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej czy schizofrenii, jest to bardzo skuteczna metoda. Mm, bardzo ciekawe. Panie doktorze, leczy pan tego pacjenta z depresji. Chcę zapytać o takie najtrudniejsze momenty w samym procesie leczenia. Takie, kiedy pan sobie myśli, oho, teraz będzie ciężko. Myślę, że są dwa. Takie kluczowe momenty, na które każdy praktyk, lekarz, psychiatra zwraca uwagę. Pierwszy to jest początek terapii. Jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który ma objawy depresji, to w 80% pacjentów z depresją występują też objawy lękowe. Te objawy lękowe polegają na tym, że Następ, może inaczej, są skutkiem tego, że następuje u tych pacjentów wzmożenie napięcia układu wegetatywnego, czyli takiego, na którego na które nie mamy wpływ swoją świadomością. Prawda? Czyli następuje wzrost ciśnienia, tętna, napięcia mięśni poprzecznie prążkowanych redystrybucja krwi z jamy brzusznej do klatki piersiowej, zawężenie zakresu uwagi. I pacjent wówczas odczuwa takie objawy, jak bóle głowy, zawroty głowy, szum w uszach, nadwrażliwość na światło, uczucie guli w gardle, kołatania, palpitacje serca, różne dolegliwości gastryczne, bóle mięśni, szczególnie karku i ramion. I tak naprawdę bardzo często to jest powód przyjścia do psychiatry, a nie posiowe objawy depresji. I y Podając lek przeciwdepresyjny jest tak, że te leki przeciwdepresyjne, nowoczesne leki przeciwdepresyjne, najpierw działają na tą komponentę przeciwlękową i zmniejszają się te objawy i pacjent czuje znaczącą poprawę. No to ale brzmi kiedy, to dobrze. Gdzie brzmi problem? Dobrze, mhm. Brzmi dobrze. Ale haczyk jest taki, że jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który ma myśli samobójcze, które wynikają z objawów depresji, to on przed przyjściem do lekarza odczuwa duży lęk. On ma myśli samobójcze i się boi popełnić samobójstwo, okay. chociaż je ma. Czyli, jeśli zlikwidujemy mu w ciągu dwóch, trzech tygodni objawy i somatyczne lękowe, ale i lęk to on ciągle ma obniżony nastrój, mm. niską samoocenę, poczucie winy i myśli a już samobójcze, się a już się nie boi, bo to jest niebezpieczne. Więc robi się w tym momencie po około 4-6 tygodniach przyjmowania leków bardzo niebezpiecznie. I dlatego no, zasadą jest taką, że kolejna wizyta po pierwszej wizycie, Pacjenta, u którego zdiagnozujemy depresję, powinna odbyć się między tym czwartym a szóstym tygodniem. Mm. To jest taki moment krytyczny i paradoksalnie zaufaszmy, że y, y, jak jakie to niesie ryzyko postrzegania y, leczenia depresji, że poszedł do lekarza, wziął leki, a jednak... Próbował popełnić samobójstwo, hmm. prawda? Więc to jest taki, taki kluczowy element. No, zły lekarz, leki nie działają i tak hmm. dalej. Dużo stygmatyzacji. Jest to droga na skróty, ale w tym tkwi przyczyna. Po prostu taki jest naturalny przebieg zdrowienia z depresji. I drugi element jest taki, że przychodzi pacjent, utrzymuje leki i zwykle w ciągu trzech miesięcy uzyskujemy remisję. Poprawę stanu psychicznego. Remisja oznacza, że praktycznie wszystkie objawy zniknęły. Pacjent zaczyna funkcjonować tak, jak funkcjonował. Wraca do pełnienia wszystkich ról, cieszy się, nawet chce nadrobić to, co stracił przez te 3 czy 4 miesiące, bo jakiś czas zanim przyszedł do lekarza, to był w tym stanie. I jaka Gdzie, jest tu jest, myśl? Gdzie tu jest haczyk? Jaka jest myśl? A po co tak przyjmować dobrze? te leki, mhm. jak już tak dobrze się czuje? Mhm. Prawda? I jest tak, że kiedy za wcześnie odstawimy leki przeciwdepresyjne i nie stosujemy leczenia podtrzymującego, to zwykle po około dwóch miesiącach wraca epizod depresyjny. Haczyk jest taki, że już ten lek, który działał na początku, zastosowany znów wcale nie musi zadziałać. Więc najlepszym wyjściem jest, żeby powiedzieć o tym pacjentowi na pierwszej wizycie, i także na drugiej, i także na trzeciej że w momencie, kiedy się poprawia to, jeśli jest wizyta i uznajemy, że wyleczyliśmy epizod depresyjny, to od tego momentu dodajemy 6 miesięcy mm -hmm. leczenia podtrzymującego. I ja zwykle podaję taki przykład, może z innej dziedziny medycyny, że jeżeli ktoś złamie nogę i zdejmie gips, to nie oznacza, że może już za tydzień biec mara maraton, prawda? że potrzebny jest pewien... Okres zdrowienia, rekonwalescencji i tak dalej. W większości pacjentów jest to zrozumiałe. My w praktyce spotykamy często takie zupełnie niezależne zjawisko, czyli jak jest już dobrze i trzeba przyjmować tą tabletkę, a żadnej nie przyjmie, to ją po prostu częściej zapominam. I to też się mm. tak czasami zdarza, dlatego, dlatego też o tym informujemy. Jak tak sobie myślę o tej depresji, to dochodzę do takiego wniosku, że to jest oczywiście paskudna choroba, ale w dużej mierze z uwagi na to, że ona często wraca. Tak, tak, tak. Dlaczego ona wraca? Mm -hmm. yy. Są różne elementy które są związane z chorobami współistniejącymi, na przykład takimi chorobami, które są chorobami autoimmunologicznymi, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, choroba Hashimoto, które mobilizują na układ immunologiczny i trochę kradną tryptofan, czyli taki aminokwas, z którego produkowana jest serotonina. I taka przewlekła nieraz współchorobowość, a nie stresory życia zewnętrznego, mogą spowodować, że ta depresja wróci, ale może to być też cecha lęków osobowości. Mhm. Nasz organizm biologicznie, mówię o mózgu także, nie odróżnia lęku od strachu. Realne zagrożenie i myślimy, że coś się stanie w przyszłości, nasz organizm działa tak samo czyli powoduje tą mobilizację układu wegetatywnego, te wszystkie objawy, prawda? Jak boimy się, nie wiem, przed ważną rozmową w pracy, przed egzaminem, student, prawda? To, to wzrasta ciśnienie, tętno no tak. napięcia, ale nie mamy żadnego zagrożenia. To jest lęk. I jeśli ktoś ma taką cechę lęku w osobowości, czyli cały czas traktuje rzeczy obojętne jako zagrażające, to w sytuacjach trudnych, kiedy naturalnie ten poziom lęku też się podwyższa, no to będzie to hmm. ryzyko nawrotu epizodu depresyjnego, no bo w tej sytuacji lękowej ten tryptofan też będzie kradziony. Jasne, czyli wiele I, zależy od osobowości. Tak, tak. I ja pamiętam taką pacjentkę, którą uprzedziłem, że będę opowiadał studentom, bo jest takim jakby... Dydaktycznym bardzo przykładem, z czego się ucieszyła, o czym oczywiście powiedziałem mi w momencie, kiedy już było wszystko w porządku, mm -hmm. że y, pamiętam, jak przyszła na pierwszą wizytę i powiedziała, że od trzech tygodni nie śpi. I, i z tym powodem przychodzi, i no, jest to mało z, y, z medycznego punktu widzenia możliwe, ale pacjenci często takie skargi mają, że długi czas y, nie śpią. Gdy ją dokładnie zbadałem, przeanalizowałem historię życia, to był to po prostu epizod depresyjny właśnie z dużym nasileniem lęku i ona nie mogła spać, bo ona cały czas się czegoś bała, że coś się stanie, więc no, człowiek w sytuacji zagrożenia jest dość naturalne, że te rytmy dobowe są zaburzone postawiłem diagnozę, wszystko powiedziałem, co należy powiedzieć. wdrożyłem leczenie, pacjentka przyszła za 6 tygodni, powiedziała, że jest dużo lepiej i przyszła za kolejne dwa miesiące i powiedziała, że nigdy tak dobrze się nie czuła. No i potem przyszła za kolejne dwa miesiące i powiedziała, że pani doktorze ja nie mogę brać tych leków. Potem co się stało. Przestałam kochać męża. A mówię, tak, proszę, mi, proszę mi to wyjaśnić, dlaczego pani tak uważa? Bo ja się nie boję, że on zginie w wypadku samochodowym. Czyli e, przestała się no, o niego bać? Tak, a miała takie złudne poczucie. W ogóle historia jest taka, że mąż był kierowcą zawodowym, i on, jak co godzinę nie zadzwonił, to ona na pasku w telewizji szukała, gdzie był, gdzie był wypadek. I miała takie poczucie kontroli. Oczywiście co godzinę był telefon do mamy, do teściowej, kontrola dzieci. Żyła cały czas w, sytuacji, w hmm. sytuacji zagrożenia. I myślała, że to jest normalne. Że tak? to jest że, normalne. A że, tak długo funkcjonowała miłość. tak w takim łagodnym nasileniu tych objawów, że uznała, że to jest norma funkcjonowania, że funkcjonuje tak każdy. I właśnie taka cecha lęku w osobowości. Czyli odbieranie rzeczy obojętnych jako zagrażające jest właśnie czynnikiem ryzyka nawrotowości, dlatego warto u pacjentów, u których podejrzewamy, że tak jest, a zawsze powinien być to pacjent, raczej ten młodszy z pierwszym epizodem niż ten starszy, żeby dokonać diagnozy osobowości. Pacjent wykonuje odpowiednie testy i sprawdzamy, czy jest duży poziom lęku w osobowości jako cecha. Jeśli, tak, to Jeśli tak jest, to powinniśmy pacjenta poinformować, że istnieje duże ryzyko, że w sytuacjach no. ważnych emocjonalnie dla pani lub pana, to nie muszą być złe rzeczy. Tak samo, takim samym zagrożeniem jest wesele i pogrzeb, awans w pracy i brak awansu. Coś, co jest ważne emocjonalnie, będzie wtedy ryzyko, że pojawi się kolejny epizod depresyjny. Rozwiązaniem pewnym jest zaproponowanie pacjentowi lub pacjentce psychoterapii. Psychoterapia pozwala mieć wgląd w proces chorobowy, jego przyczynę, ale także strukturę osobowości. Oczywiście jej nie zmieni, ale jest to ważny element leczenia I to może depresji i zapobiegania szansę... kolejnemu, kolejnemu epizodowi. Okay. A kiedy niestety staje się tak, że, że depresja wraca, jest kolejny rzut choroby. To jak te, te ponowne rzuty wyglądają? Czy one są dokładnie takie same, czy może intensywniejsze, słabsze? Coś się zmienia? Charakterystyczną rzeczą przy kolejnym epizodzie depresyjnym jest to, że pacjent przychodzi z tym epizodem znacząco wcześniej. Niż przy pierwszym epizodzie. Bo już wie o co chodzi. Bo już wie o co chodzi, wie, że leki są skuteczne i wie, że to jest depresja. Bo czasami jest tak, że jest poszukiwanie jakiejś innej zewnętrznej przyczyny. Więc jest relatywnie łatwiej, ponieważ mamy mniej nasilone objawy i wiemy już, jaki lek był skuteczny w poprzednim epizodzie i wiemy, że on nie powodował objawów niepożądanych. Więc zwykle zaczynamy też od tego, kolejne, tego, tego samego leku, aczkolwiek no, nie musi być tak, że on okaże się skuteczny. Takim mm, dużym problemem i wyzwaniem dla właśnie współczesnej psychiatrii i współczesnej e, depresji w sensie jej leczenia e, jest e, dość częsta nawrotowość u niektórych pacjentów i pewne ich zrezygnowanie. No bo. Znowu przechodzić przez takie, to samo. Tak, tak, znowu przechodzić przez to samo. Dlaczego ja? Co jest przyczyną tego? I tutaj warto o tym pamiętać już z perspektywy takiej medycznej, że zawsze przy drugim czy trzecim epizodzie nie należy iść drogą na skróty, tylko też wykonać badania dodatkowe, które mogą nam wskazać, że na przykład pojawiła się choroba Hashimoto, czyli niedoczynność w praktyce tarczycy, czy pojawiła się jakaś inna współchorobowość somatyczna, najczęściej są to choroby cywilizacyjne, które powodują, że ten epizod nawrócił. To jest Znaczna otyłość, taka powyżej BMI 40, to jest nieleczona cukrzyca albo nieprawidłowa leczona, to jest nieleczone nadciśnienie tętnicze, czy któraś z chorób autoimmunologicznych, prawda? Więc, więc tak to wygląda. Ale są też pacjenci, u których ta nawrotowość będzie prawie zawsze występowała, jeśli będziemy odstawiać leki. Tak? To będą właśnie pacjenci. W których mamy do czynienia z mobilizacją układu immunologicznego. Mhm. Dlatego, że zawsze to wzmożenie aktywności układu immunologicznego kradnie tryptofan, ten aminokwas, który zjadamy z pożywieniem, z którego produkowana jest serotonina w ośrodkowym układzie nerwowym. Czyli ci pacjenci muszą brać leki do końca życia? Jest grupa pacjentów, w którym mhm. zalecamy przyjmowanie leków do końca życia. Oczywiście informując, że leki nie uzależniają nie mają istotnych interakcji z innymi lekami, co też jest ważne, o czym dzisiaj nie wspomnieliśmy. No i nie są takimi lekami groźnymi, że należy, nie ma zaleceń żadnych, żeby wykonywać badania oceniające wątroby, trzustkę, przewód pokarmowy i tak dalej. Nie są inwazyjne. Mhm. Mhm. A widzi Pan jednak taki spadek motywacji znaczący u tych pacjentów, którzy przychodzą kolejny rzut, kolejny rzut, no bo to mi się wydaje takie, tak jak Pan wspomniał, jakie to jest nie. Sprawiedliwe. Tak. I tutaj ważna jest ta informacja o przyczynach. Dlaczego tak jest? Bo jeśli znamy przyczynę danego zjawiska, to jest nam łatwiej zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ale też bardzo ważna w tej grupie pacjentów jest psychoterapia, hmm. która pokazuje, że. To nie pewna niedogodność, jaką jest depresja, którą można leczyć, tylko po prostu trzeba przyjmować leki, jest czymś, na czym powinni się skupiać, jest najistotniejszym elementem sensu ich życia, prawda? Że można przyjmować lek przeciwdepresyjny, czasami czuć się gorzej. Ale to nie oznacza, że można zrezygnować z innych celów w swoim życiu i że mamy wokół siebie ludzi, dla których jesteśmy ważni. Prawda? I bardzo często y, można porównać tę sytuację, chociaż nigdy takie sytuacje nie są w 100% porównywalne do osoby, która musi przyjmować codziennie insulinę, która musi przyjmować lek, nie wiem, przeciwłuszczycowy, lek na nadciśnienie i, i no wiele tak, jest innych, wiele takich, chorób. innych mm. takich chorób, prawda? Więc to, to, to jest bardzo ważne, czyli ta zmiana perspektywy mm. myślenia. Mm. Jasne. Ym, wspomniał Pan o tych, o tych bliskich, dla, dla których wciąż osoba chorująca na depresję jest ważna i to się, to się nie zmienia, oby tak było. I myślę sobie tutaj o tym, jak ważną rolę odgrywają ci bliscy. Ciągle mam w głowie przykład tej żony, która w mm -hmm. ostatniej chwili męża przyprowadziła i de facto uratowała mu życie. Więc chcę Pana zapytać jeszcze o, o rolę tych bliskich. Czy ona przypadkiem nie jest najważniejsza, może, żeby, żeby wychwycili ten moment, żeby nie byli obojętni? Czy, czy taki. Pacjent z ciężką depresją, on w ogóle jest w stanie sam się zapisać na wizytę i przyjść? To by była wyjątkowa sytuacja. Przy y, y, ciężkim epizodzie depresyjnym, no, y, y, rola rodziny najbliższych, najbliższego partnera czy partnerki jest nie do przecenienia. Y, to wsparcie jest y, bardzo ważne, ponieważ y, depresja jest taką jednostką chorobową, która po prostu boli. Wewnętrznie, ale w takim rozumieniu psychicznym, bo jakby fizycznie danej osobie nic nie dolega. Można być młodym, wysportowanym mężczyzną czy kobietą w sile wieku, nie chorującą na nic innego, a mającą zaburzenia depresyjne, prawda? I to jest dla otoczenia trudne do zrozumienia. A to też nie jest tak, że wszystkim wokół opowiadamy, że nie odczuwamy przyjemności, no ja tak naprawdę to jesteśmy zmęczeni, prawda? Więc ta, ta rola najbliższych jest szalenie ważna i ona polega zwykle na tym, że jest wsparcie w akceptacji tego zaburzenia, depresji, wsparcie w tym, żeby uczestniczyć w procesie terapeutycznym, to znaczy pomóc znaleźć lekarza czy lekarkę, psychiatrę, y, 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 być na początku leczenia i nie oceniać. Mm. Najgorsze jest ocenianie, bo to wymaga poczucie słowa. winy. Mm, mm. No, Poszedłbyś się, przebiegł, to, to ci się poprawi, no tak. prawda? Zgrabisz liście, będzie lepiej, będzie silniejszy, trochę, mm. trochę ruchu, mm. no i ten ktoś wychodzi, bierze te, te grabie i widzi, że po 10 minutach to jest do niczego, prawda? Że nie jest w stanie nic zrobić w tym ogrodzie i się pogłębia poczucie winy, bo mówię, Boże, nawet grabić nie potrafię, mm. Nawet prawda? w tym jestem więc, więc tutaj to, ta współpraca jest, jest bardzo ważna, i bliscy też potrzebują posiadać wiedzę. Ja czasami proszę pacjentów, jak skarżą się na to, że na przykład partner lub partnerka nie rozumieją, na czym polega ta depresja, żeby przyszli na kolejną wizytę. Mhm. Ja, ja wtedy tłumaczę, informuję, jak wygląda taki epizod, z czym to jest związane, kiedy minie. To, to rozwiązuje wiele kwestii, ale prawdą jest to, że współpracująca rodzina to jest Klucz. prawie tak samo ważne mm -hmm. jak farmakoterapia. Wspomniał Pan wcześniej o tym przykładzie tej złamanej nogi. Myślę, że on też tutaj może będzie adekwatny, no bo jak, jak ktoś ma tę nogę w gipsie, to, to jakoś wszyscy widzą i rozumieją, że, Dokładnie, to jest że, że nie może akceptowalne. człowiek pewnych rzeczy robić, a, a tutaj tego nie widać. No, jest takie, takie myśli się pojawiają, że ktoś wymyśla, przesadza, jest leniwy też też często nie mamy cierpliwości do osób chorujących na depresję Dokładnie ile tak, można to, to, to być tak, ile, ile można leżeć w łóżku prawda, i, i nic nie robić warto zaznaczyć w tym momencie, że depresja jest chorobą somatyczną u pacjenta, który cierpi na depresję dochodzi do zupełnie innego funkcjonowania obwodowego układu nerwowego, dochodzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, hormony są wydzielane w zupełnie inny sposób, ale także do funkcjonowania układu immunologicznego. Nasz układ immunologiczny wówczas funkcjonuje jak byłby w takiej sytuacji łagodnej infekcji wirusowej, czyli działa jakby prozapalnie, więc biologicznie pacjent odczuwa to zmęczenie. To nie jest tylko to kwestia e, jego ne, woli i mm. e, pewnej e, e, intuicji, aktywności i, 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 i tym podobnych rzeczy, więc, e, więc to jest bardzo ważne, ale e, wyczerpanie rodziny długim, długotrwającą depresją. Tą taką, o której mówiliśmy, lekooporne jest bardzo duże. Często pacjenci lub partnerzy czy partnerki osób cierpiących na depresję mówią, że to wydziera im czas. W tym sensie, że, że no jednak może nie pojadą na wakacje, może rezygnują z jakichś dodatkowych, dodatkowych aktywności. Takie osoby często rezygnują z awansu Prawda? rezygnują z pewnych różnych ważnych życiowych rzeczy, które dotyczą nie tylko jego samego, ale dotyczą partnerki, partnera, dzieci, może rodziców, prawda? Więc ten czas jest, ten czas gdzieś ucieka i to jest ważne dlatego, że często mówimy w medycynie o kosztach. I jakby koszt wizyty u lekarza, koszt farmakoterapii Epizodu depresyjnego to jest tylko 20% ogólnych kosztów, które są związane z danym epizodem depresyjnym u tego pacjenta. Pozostałe to są koszty pośrednie. No I ich chyba w... nie sposób zliczyć. I, i, I tak, nie sposób zliczyć, ale, ale trzeba o tym, o tym pamiętać. Mhm. A często pan słyszy w gabinecie narzekanie na bliskich, na rodziny, że nie rozumieją? zdarza się. To, 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 to nie jest wyjątkowość i, i, i rzadkość, ale też trzeba mieć zrozumienie dla, dla tych rodzin właśnie przez to, że to trwa tak długo, że to jest tak niezrozumiałe, ale warto wtedy te, tą rodzinę zaprosić i wytłumaczyć tą, tą sytuację. Pacjentom czasami jest trudno tłumaczyć rodziną, no bo jakby... Samego faktu, że może nie wiedzą jak to zrobić, bo to też jest dzieje się wbrew ich woli, bo nikt nie choruje na depresję bo chce. A z drugiej strony to pogłębia też poczucie winy, że muszę się tłumaczyć z tego powodu, choć nie jest, chociaż ja tego nie chcę, też już bym nie chciał mm -hmm. nie odczuwać przyjemności, być cały czas zmęczony, nie przesypiać nocy i tak dalej. Więc to są ważne rzeczy. Na pewno epizod depresyjny, który trwa kilka miesięcy, wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. I także na relacje interpersonalne, więc to, to jest ważne. Co mówią, panie doktorze, pacjenci, którym udało się z tego wyjść? Zakończyli leczenie, przychodzą na jakąś końcową wizytę. Widzi pan zmianę? Co oni mówią? Yy, yy, bardzo dużą zmianę w tym sensie yy, yy, poczucie sukcesu. Poczucie akceptacji. Czasami jeden z pacjentów powiedział, że w końcu dobrze, że się zdecydował, ponieważ jak przychodził pierwszy epizod na studiach, to się strasznie bał przyjść i myślał, że sobie da radę. Jakoś to minęło, zajęło mu to wtedy dużo więcej czasu i wiele stracił. I to, co jest najważniejsze, jakby z mojej perspektywy, jako lekarza, to to, że mówią, że będą o tym opowiadać. Mhm. Że będą odpowiadać o tym innym i może dzięki temu te osoby już przy pierwszym epizodzie skorzystają z pomocy lekarza, psychiatry. To jest ważne. Ważne także dlatego, że obecnie w Polsce mamy dostępne wszystkie nowoczesne leki. Które są dostępne w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Czyli nie odstajemy tutaj. Zupełnie nie odstajemy. To jest zupełnie nowy moment, jakby w, w polskiej współczesnej psychiatrii, bo zawsze trochę odrobinę goniliśmy królika, a teraz możemy swobodnie powiedzieć, że nie ma niczego na świecie, co jest niedostępne dla naszych pacjentów. Mhm. Nie ma się czego bać. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo za dzisiejszą rozmowę.